Dzień dobry, witam ponownie w telewizji w Polsce.pl. To jest trzecia część gorącego pytania wokół wydarzeń politycznych w Niemczech, czyli pani kanclerz odchodzi w tym roku z polityki. Jak na razie wygląda na to, że nie zmieni w tej kwestii zdania. Za chwilkę CDU będzie wybierała nowego kandydata na kanclerza. No i mamy licznych kandydatów i przed przerwą Olga Doleśniak-Harczuk, redaktor Nowego Państwa i Instytut Stasica, mówiła o tym, że Friedrich Merz, który jest przedstawicielem Unii Wartości w CDU, tego prawicowego skrzydła, ma szansę. No ale ja tu mam pewne wątpliwości. No szansę miał i wcześniej. No i twierdził sam, zresztą ostatnim razem, w ostatnim zjeździe partyjnym CDU, że został oszukany, że głosy dla niego zostały przehandlowane, że pani kanclerz, która rządzi chadecją jak dworem, po prostu przekupiła tych, którzy chcieli na niego oddać głos i dała im stanowiska, panaże. Mowa jest o Paul Ziemiak, między innymi sekretarz generalny CDU to stanowisko miał dostać, bo nie poparł Merza ostatecznie. Czy tym razem nie będzie znów tak samo i pani kanclerz, krótko mówiąc, nie wybierze sobie sama swojego następcy, który będzie właśnie dokładnie taki, jaki ma być? Pani redaktor. Ja pamiętam ten wjazd, bo akurat miałam przyjemność obserwować to z bliska i kiedy Paul Ziemiak albo Ziemniak, w zależności od tego, jak na to spojrzymy, zdobył stanowisko sekretarza generalnego partii, no to był taki pomruk, że coś się wydarzyło, tak? Że ten człowiek, który był jednak kojarzony z takim dosyć konserwatywnym, konserwatywnym skrzydłem CDU, z zapleczem, które skłonne było poprzeć Merza i tak dalej, nagle przechodzi na stronę Annegret Kramp-Karrenbauer i Angeli Merkel. I muszę przyznać, że sekretarz generalny partii CDU bardzo dobrze się sprawdza w swojej roli. To jest bardzo, bardzo zdolny i ambitny młody polityk, któremu myślę, że można wróżyć karierę w CDU. Ale wracając do Merza. Merz jest strasznym fachowcem. To jest człowiek, który właśnie tak jak Wolfgang Schäuble, on wiecznie siedzi w tym przedpokoju. Ma pomysły, miewał bardzo dobre pomysły, na przykład na usprawnienie systemu podatkowego. On też w pewnym czasie rozpętał debatę w Niemczech dotyczącą kultury wiodącej, Leitkultur. Ja pamiętam, że były wywiady, które uplasowały go z automatu w gronie osób, które stały się bardzo niepoprawne politycznie, ponieważ on występował przeciwko masowej imigracji. Później dał się poznać jako polityk, który na przykład w programie telewizyjnym jest taki program moderowany przez panią Annę Will, dosyć popularny, i Friedrich Merz kilka miesięcy temu dosyć niepochlebnie wypowiedział się w tym programie o genderyzowaniu albo genderyzacji języka, o tym, że to są kwestie absolutnie poboczne, które nie powinny mieć wpływu na bieżącą politykę, a urastają do rangi jakiegoś niesamowitego problemu. I też spotkał się z kolei z krytyką tych środowisk liberalno-lewicowych, że jest to człowiek wczorajszy, który nie rozumie trendów współczesnego świata. Friedrich Merz jest najstarszym z tych kandydatów. To mnie tak też zastanawia, ponieważ on jest najstarszy, ale wciąż jest widziany jako nadzieja dla młodych. Przecież Unia Młodych, młodzieżówka CDU, poparła Friedricha Merza, wybrała go na takiego swojego reprezentanta, więc już nie będę się już tutaj rozwodzić nad osobą Friedricha Merza, ale na pewno jest to polityk ciekawy. Jeżeli zostałby przywódcą CDU, myślę, że być może złagodziłby jakoś pewne kwestie. Nie wiem, jakby wyglądała jego pozycja względem Rosji, ponieważ z tego, co pamiętam, to kiedy był początek afery z Nawalnym, to Friedrich Merz, tak jak Norbert Rüttgen, zaapelował o zaprzestanie budowy gazociągu Nord Stream 2. Ale to inaczej zawsze wygląda z pozycji osoby, która walczy o dane stanowisko, a sytuacja potrafi się diametralnie zmienić, kiedy już osiąga się cel. I polityka niemiecka nie kieruje się interesem Friedricha Merza czy Armina Laschet'a, tylko
interesem państwa niemieckiego, więc ja bym to też jakoś rozgraniczyła. No ale jest pytanie, czy w ogóle jest, byłaby szansa, czy to za, jeśli Friedrich Merz zostanie rzeczywiście, zostałby kanclerzem, a czy w ogóle jest szansa na przesunięcie z kadencji z powrotem na konserwatywne pozycje? Pani Annegret Kramp-Karrenbauer po tym, jak została wybrana przewodniczącą partii, powiedziała, miejsce CDU jest w centrum. Tam mocno jest CDU umocowana, panie profesorze, i już tam pozostanie bez względu na to, kto zastąpi Angelę Merkel? No, ja bym powiedział właśnie ze względu na te cechy, o które pani redaktor opisała, Friedricha Merca, to też jestem sceptyczny co do jego szans. Ja też mam znajomych niemieckich, którzy już przy tej jego walce z Annegret Kramp-Karrenbauer by stawiali na niego, bardzo uważali, że on jest jakimś ratunkiem dla chadecji, ale wydaje mi się, że no, patrząc na przekrój społeczeństwa niemieckiego i też na większość tych post-chadeków, to wydaje mi się, że właśnie on nie ma, pewnie nie zostanie jednak przywódcą. Może się mylę, być może wygra ten trzeci, któremu nie dawano żadnych szans większych, czyli Röttgen, co byłoby pewnym paradoksem. Ostatnio pojawiały się jakieś takie zapowiedzi z nim, wywiady, no, że właśnie ów, prawda, że być może zwycięży ten czarny koń tego wyścigu. No, zobaczymy, ale myślę, że dla nas bardziej poważnym pytaniem jest właśnie o to takie ideowe oblicze, bo ja też, doceniając ten wymiar personalny w polityce, nie uważam, żeby on był, szczególnie w niemieckiej, żeby on był decydujący. Jeszcze chciałem tylko dwie rzeczy powiedzieć do tego, o czym mówiliśmy do tej pory, jeżeli chodzi o tę ataki teraz na związku ze szczepionką i tą całą sytuacją na CDU, na Szpana, to też jest zadziwiające, bo to jednak ta sprawa ma pewien aspekt bardziej, powiedzmy, polityki europejskiej, że w całej tej krytyce dyskretnym milczeniem pomija się to, że rolę Francji, to, że ewentualnie to ustępstwo na rzecz, ta rezygnacja z nacjonalizmu szczepionkowego była jednak związana z chęcią jednak wyrównania, tutaj utrzymania pewnej równowagi francusko-niemieckiej, a opóźnienia unijne no, wynikały, prawda, z tego, że czekano na szczepionkę, prawda, przez firmę francuską. Więc to, ja myślę, że to też jest niezwykle ważny i pewnie istotny dla całej przyszłości tego, co się będzie działo w polityce europejskiej. Te relacje francusko-niemieckie, które wcale nie są tak dobre, jakby się wydawało, i Niemcy wydają się czasami już dosyć poirytowani tak polityką francuską. No i we Francji również niedługo nastąpi kolejne sprawdzenie wyborcze, no co może być równie daleko idącą, spowodować daleko idącą zmianę polityki europejskiej, jak to, o której mówimy, czyli niemieckiej. Co do tego, bo jeszcze pani redaktor wspomniała o tym, że no, nikt nie wygląda, pani redaktor Rybińska, nie są jacyś to giganci polityczni, ci, którzy teraz ubiegają się o schedę po Angeli Merkel, no, ale Angela Merkel też nie była gigantem politycznym wtedy, kiedy została kanclerzem, i dawano jej niewielkie szanse. Nikt nie przypuszczał, że zostanie kanclerzem na tak długo. I uczyni z Republiki Federalnej Niemiec właśnie to mocarstwo moralne, bo przecież jest to w tej chwili ulubiony kraj całej, powiedzmy, liberalnej lewicy światowej, tak jak kiedyś Szwecja, prawda, była takim modelowym przykładem kraju socjaldemokratycznego, i to mimo skandali, prawda, które co i rusz
wstrząsają Niemcami, mimo, no nie wiem, że odkrywa się w policji jakieś sieci nazistów, prawda, mimo skandalu globalnego Volkswagena, mimo, nie wiem, tego skandalu tego Wirecard, prawda, gdzie się okazuje, że w ogóle jakiś agent rosyjski był, zarządzał tym koncernem, który był przecież nadzieją, jeżeli chodzi o cyfryzację i rozwój cyfrowej gospodarki niemieckiej i tak dalej. Także to, dlatego powiedziałem, że mamy te dwa oblicza jakby Niemiec. No z jednej strony no państwo ani nie tak dobrze zorganizowane i wcale niezbyt moralne, też uprawiające twardą politykę realną, no ale z drugiej strony wykreowany, co jest też oczywiście czynnikiem politycznym, mit właśnie najlepszej, najwspanialszej liberalnej demokracji, która wyznacza standardy nie tylko przecież w Unii Europejskiej. No i to wszystko będzie podlegało jednak w tym procesie politycznym tego następującym w najbliższych miesiącach, w tym roku, pewnej weryfikacji. No, czy mit się załamie, czy polityka będzie kontynuowana. No, niektórzy mówią, jak to panie o tym doskonale wiedzą, prawda, że się tak naprawdę opiera to na wysokich urzędnikach państwowych, ta polityka niemiecka, oni nie są polityczni, się nie zmieniają i to jest rdzeń państwa niemieckiego, ci staatssekretary, ci sekretarze stanu. No, Michael Roth chyba był też wymieniany w ostatnim czasie właśnie, że on tak był tym filarem też tej prezydencji niemieckiej, tak naprawdę wcale nie Angela Merkel, i że to są ci urzędnicy rzeczywiście, którzy trzymają to wszystko i ta kontynuacja jest bez względu na to, kto tam jest na szczycie. No ale dla Polski jednak jest ważne, jak będzie się, z kogo będzie się składała ta koalicja rządząca, i widzę, że tu są pewne nadzieje związane z zielonymi, że Zieloni, jeśli to będzie koalicja czarno-zielona, czyli chadeci z zielonymi, że no zieloni będą prowadzili tą politykę zagraniczną i że ona będzie sceptyczna wobec Rosji i będzie w związku z tym bardziej korzystna dla Polski. Olga Doleśniak, czy jest na to rzeczywiście szansa i czy to tak dokładnie będzie, czy może być? Co do zielonych, ja jestem sceptyczna, ponieważ zieloni z jednej strony są siłą, która żądała przecież, no, jako jedyna w niemieckim Bundestagu, zaprzestania budowy gazociągu Nord Stream 2. To zieloni zabiegali o to, by Rosję traktować tak, jak na to zasługuje, a nie zawsze z tym widzieć ją przez pryzmat jakichś takich niespełnionych miłości niemieckich do Moskwy. Ale z drugiej strony również to ta partia w ostatnich latach mocno naciskała na to, by Polskę karać, sankcjonować za przeprowadzone reformy. I jak przecież sięgniemy do dokumentów, do różnych wniosków składanych przez frakcję Zielonych w Bundestagu, no to tam się jednak pojawiają takie, które raczej Polsce przyjazne nie są. To znaczy pytanie Polsce czy politykom, którzy obecnie w Polsce rządzą, bo to też jest zawsze ciekawe. Na pewno zieloni mają ze względu na swoją, powiedzmy, ideologię też, na bardzo specyficzne, jednoznaczne podejście do ochrony klimatu. To podejście do klimatu zostało częściowo przejęte przez Angelę Merkel i wtłoczone do programów politycznych wszystkich partii. Jak spojrzymy na to, co robi AfD, to AfD też jest przecież w sumie zielone dosyć. I to jest na pewno sukces tej partii, że ona zdołała wszystkich dookoła zarazić swoim entuzjazmem. On nie jest do końca zły, ale ja tutaj zawsze mam na względzie kwestie gospodarcze, a ta polityka klimatyczna unijna forsowana przez zielonych, a dzisiaj przez wszystkie praktycznie partie niemieckie, ona nie zawsze wychodzi na zdrowie państwom takim jak Polska. Więc nie jestem jakoś tak entuzjastycznie nastawiona do koalicji, w której byliby zieloni na przykład i chadecy. Widzę tutaj zabiegi jakieś ze strony FDP, ale to są raczej zabiegi skierowane do Friedricha Merza, więc jeżeli Friedrich Merz po raz kolejny okaże się tym niespełnionym następcą tronu, to FDP raczej no tutaj
nie ma szans na to, żeby współrządzić Niemcami i znowu będzie się modlić o to, by przekroczyć próg wyborczy. Tak chyba to dzisiaj wygląda. Ja bym jeszcze nawiązała na chwileczkę, jeśli można, do tego, co powiedział pan profesor Krasnodębski o tych wszystkich aferach, które też trawiły Niemcy, bo chyba najmniej znana jest jednak afera Wirecard, a jest niesamowicie pasjonująca moim zdaniem, ale ja bym jeszcze wróciła do afery w niemieckim MONie, czyli w tym, co działo się za kadencji pani Ursuli von der Leyen w tym resorcie. I na pewno ciekawe są protokoły z przesłuchań osób, które właśnie wypowiadały się o tym, co działo się w MONie za urzędowania pani Ursuli von der Leyen. Można też sobie wyobrazić sytuację, jaką została jej następczyni Annegret Kramp-Karrenbauer, i trochę może łaskawiej spojrzeć na tą politykę, która no niestety przejdzie do historii jako mini Merkel, chce czy nie chce. No przejdzie na pewno historię jako mini Merkel, co może nie jest najprzyjemniejsze rzeczywiście, ale pani tak. Ursula von der Leyen znów została nagrodzona, raczej przesunięta do Brukseli, żeby prawdopodobnie też troszeczkę tą aferę uciszyć. Bardzo serdecznie dziękuję profesor Zdzisław Krasnodębski, europoseł Prawie Sprawiedliwości, dziękuję. Olga Doleśniak-Harczuk, Nowe Państwo i Józef Stasica. Niestety skończyło się nasz czas. Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę, a państwu za oglądanie naszego programu i zachęcam do tego, żeby śledzić. Kolejne gorące pytania czekają na państwa u nas w telewizji w polsce.pl. Zapraszam serdecznie.